Pan prezydent wraz z małżonką podróżuje po Afryce. Niektórzy obawiają się, że władza wykorzysta tę jego nieobecność, żeby dokonać zamachu na resztki niezależnych instytucji w Polsce. E, na przykład wywlec przy pomocy silnych ludzi Julię Przyłębską z Trybunału Konstytucyjnego albo dokonać włamu i wynieść całe złoto z Narodowego Banku Polskiego razem z prezesem Glapińskim. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, a... Nasz prezydent po naprawdę trzech ciężkich miesiącach zażyje na czarnym lądzie odrobiny wypoczynku i oddechu. Afrykańska chwila oddechu. Nasza prezydencka para, niczym Staś i Nel, się stara pośród afrykańskich krajów odejść od polskich. Zwyczajów. Tam nie rządzi dżungli prawo. Tam im wszyscy biją brawo. Klimat wita znakomity. Nie dokuczą pasożyty. Nikt z powagi nie okradnie. Do pałacu w noc nie wpadnie. Nie obrazi, nie podważy. Nie okłamie, nie spotwarzy. I wśród miłej mowy trawki nie spożyje jak przystawki. Widzu! Może powie ktoś, ci, gdzie dziś jądro jest? W ciemności.